Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon, edycja gry roku z modami. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powróciliśmy na krzywuchowe moczary, gdzie udało nam się odbić Annę z rąk wiedźm. Nie obyło się bez strat wśród, na szczęście, tylko i wyłącznie łowców czarownic. No i niestety okazało się, że Anna już kompletnie straciła rozum i no nie ogarnia w ogóle, co się wokół niej dzieje. I Baron, Filip, Stegner postanowił zabrać ją do jakiegoś znachora w górach. Niestety córka, a więc jak ona się nazywała? Pamiętam, Anna Tamara ona się nazywała. Tamara niestety nie mogła pójść z matką, bo ma zobowiązania wobec Wiecznego Ognia, który ją wyruchał w dupę. I kończąc podsumowanie poprzedniego odcinka. Mamy tutaj troszeczkę rzeczy do zrobienia. Mamy też poszukiwania. Ja bym kurczę coś zaczął. Mamy rynsztynek szkoły kota, ale ja bym nie chciał koniecznie szkoły kota. No nic, trudno. Mamy też tutaj jakieś zlecenia i od zleceń bym zaczął z tego względu, że po prostu potrzeba nam gotówki. Chociaż widzę, trochę gotówki dostałem od Barona, także to jest spoko. No tak, tego na razie nie zrobię. Nadal mój brat nie zaczął grać gry od początku, mam nadzieję, że niedługo zacznie. Mamy quest Obrońca Wiary, który nie jest zbyt trudny. Ale tak jak mówię, zaczniemy sobie od zlecenia kłopoty grabarza, bo chyba też to obiecałem. A to dlatego, że to jest bardzo ciekawy quest. A dlaczego jest to bardzo ciekawy quest, no to zobaczycie już za chwilę, tylko musimy tam wpierw dojść. Użyjemy sobie oczywiście szybkiej podróży i musimy się udać do wsi Zalipie. Okej, teraz tak, mam takie pytanie. Tu jest quest, znaczy tu nie jest właśnie quest, tylko tu jest punkt szybkiej podróży, czasami ciężko jest w niego trafić. Także dobra, chodźmy i pogadajmy z tutaj grabarzem. Tam gdzieś sobie obijają mordy, tu mamy Dolores, ale to kiedy indziej. Tu w ogóle powinna być jakaś droga. Ale cóż. Jest grota elfie smentarzysko. A dobra, myślałem, że tutaj gdzieś jest ten gościu od questa, ale nie, widzę, że nie. Dobra. Tutaj mamy gościa, od którego mamy wziąć questa, tak więc zobaczmy. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku Cejrusz jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co, jak głupi? Na potwory wiedźmin podszedł. Porozmawiajmy o nagrodzie. No dobra, myślę, że znowu spróbujemy wynegocjować 300 orenów. Nie wiem, jaka to jest waluta, nie pamiętam ciągle. To uczciwa cena, jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Takie 300 orenów, czy tej... Właśnie, co tu jest? Wait, też muszę zobaczyć, to chyba w ekwipunku będzie. Tutaj gdzieś? Wiem, że gdzieś da się zobaczyć tutaj tak kasę, bo tak. Mamy oreny i to nie to, floreny, czyli mamy... Co tu jeszcze było? Floren to jest nilfgaardzka waluta, oren to nie pamiętam. A, korony nowigradzkie, tak, tutaj się posługujemy koronami nowigradzkimi, zapomniałem, dobra. Nieważne, udajemy się na lokalny cmentarz i możliwe, że mi się quest pojebał i to nie jest ten ciekawy quest, ale zobaczymy jeszcze. Bo nadal mam wrażenie, że to on, ale nie jestem w sumie teraz już pewien na 100%. I mam tam już jakichś przeciwników, trzech. A zapewne jakieś trupojady, nic szczególnego. Także weź, a nie, psy co ciekawe, okej. Okay. No, psy to raczej grobów nie rozkopują. Przynajmniej nie wiem, po co miałyby to robić. Mam też zajuce. A, i tu jest bardzo też fajna rzecz jeszcze jedna, ale to... Ała. Pokażę wam później. Tylko wpierw muszę te psy zabić, ale zaraz wyjdzie na to, że te psy to mnie zabiją. Mają aż 10 level. Jeju. Te zdziczałe psy są przejebane dosyć. Czy możemy próbować... No, kurde, i zaraz zginę autentycznie.
Zaraz zginę. Dobra, podpalmy go. No oczywiście jeszcze się nie podpalił. Dobra, muszę się napić jaskółki, bo inaczej to nic z tego nie wyjdzie. Dobra, okej. Także lecimy, no nie wiem. Fajnie było, jakby one jeszcze pojedynczo do mnie przychodziły, ale nie przychodzą do mnie pojedynczo. Generalnie. One atakują strasznie kupą. Co jest dosyć problematyczne, jakby nie patrzeć. O, dobra, jeden gdzieś tutaj wyleciał poza. To dobrze, zaraz zginie. Dobra, okej. Jednego mniej. Tyle dobrego. Jak on mnie... Czy on mnie trafił? Nie. To coś się zbugowało, taki dźwięk by mnie trafił. Okej. Okej, uwaga, uwaga. Okej. Trzeba uważać, cholera, no te zdziczałe psy, one są dosyć przejebane. Szczerze, gorzej niż trupojady autentycznie. Bo jakoś tak atakują śmiesznie, grupą strasznie. Ale dobra, okej, już nie będzie problemu raczej. Ała! No dobra, bo jeszcze się urodzi problem zaraz. Okej, dobra, na szczęście problem się nie urodził, ale było blisko. No to jeszcze jedna jaskółka w takim razie. Kopały groby, a smród rozkładu zwabił dzikie psy. Ale ani góle, ani psy nie porywają dzieci. No właśnie, użyj wiedźmińskich zmysłów za chwilę. Zaraz wam jeszcze pokażę jedną ciekawą rzecz. A nie, to chyba... Czy jednak mi się chyba quest powaliły, to nie jest taki mój ciekawy quest, jaki myślałem, że będzie, ale... Ale to nic. Dobra, zobaczmy ślady w takim razie. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. Już mi się przypomniało, już wiem, co to jest za quest. To nie jest ten quest, o którym myślałem, ale... Ale to nic. Rozgrzebane motyką? Nie, widać ślady szponów. Okej, no dobra, tutaj mam jeszcze coś. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. No dobra, w każdym razie musimy iść sprawdzić sobie kapliczkę tutaj. I w tej kapliczce będą ciekawe rzeczy, ale to zaraz. Tak, to? No już kurwa, już naprawdę nie wiem, co za quest. Coś mi się chyba ostro pojebało, bo to chyba też nie to, co myślałem. What the fuck? Dobra, już nie wiem, o co tu chodzi. Chodźmy, zobaczmy jeszcze to miejsce. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. Albo może to jednak ten quest. Dobra, nieważne, zobaczymy później. Idziemy w takim razie za jakimś smrodem, który miał mnie prowadzić i prowadzi on gdzieś tutaj. Tak, teraz już jestem pewien, co to jest za quest, tak więc no. Idziemy za tym naszym tropem, jaki aktualnie złapaliśmy. Musimy przeskoczyć przez most. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oczywiście, że mi się nie uda, nigdy mi się nie udaje. Ale dobra. Okej. Gerwant, skacz. No, dobrze. Okej. I chyba już za chwilę dojdziemy na miejsce. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj zaraz, w tej chatce tutaj, na uboczu. Dobrze mi się wydaje? Dobrze mi się wydaje, tak jest. Tak więc wejdźmy, zobaczmy. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. No dokładnie. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Dokładnie, tu mamy jeszcze jakiś garnuszek nad ogniskiem. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. No właśnie, mamy czaszki. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz i tam ją dopadnę. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. No właśnie, tak więc okazuje się, że to jest to baba cmentarna i dzięki właśnie mocy z kręgu mocy poczuła się tak pewnie, że zaczęła się zapuszczać do wioski i musiała to dziecko po prostu porwać i zjeść, niestety. Tak więc no, idziemy zaraz na cmentarz, generalnie postaramy się właśnie te czaszki tam zostawić, ona będzie musiała po nie przyjść i wtedy będziemy musieli ją zabić. Przynajmniej taki jest plan, a czy on wypali, to zobaczymy. Na razie wracamy się tą samą drogą, którą tu przyszliśmy, czyli po tym zrujnowanym moście. Generalnie, aha, no właśnie. O, dobra, wow, Geralt całkiem skoczny w sumie. Nie sądziłem, że aż tak wyskoczy, ale dobra.
Idziemy w takim razie, tak jak mówię, na cmentarz. Umieść czaszki na cmentarzu i czekaj na przybycie baby cmentarnej. Tak więc tak też zrobimy. Już sobie przeskoczymy tutaj przez mur wokół tego cmentarza. Chodźmy do kapliczki. No i użyjmy tego tutaj ołtarzyka i połóżmy tu czaszki. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki niech wykopie własne. No i przyszło. No właśnie, i mamy babę cmentarną, która nawet jak widzicie potrafi mówić w języku, który Geralt rozumie. Okej, musimy uważać, bo ona nie jest widzę łatwym przeciwnikiem. Ała, ale tym jęzorem napierdziela. Ała. Jesteś zbyt zmęczony, żeby zrobić unik, naprawdę, gro? No ja pierdolę, no. Teraz pytanie, gdzie był ten? Gdzie był ostatni zapis, bo ja muszę w takim razie odpocząć przed tym. Mam nadzieję, że w tym jej domku, gdzie czaszki zabieraliśmy, bo inaczej będzie trochę problem. Serio, ale nie sądziłem, że nie będę mógł uniku. Jakbym mógł wykonać uniki, byłoby łatwiej. Ja tak myślę, co ten Geralt nic nie robi. Myślę, może jakiś zatruty przez chwilę, ale... No nie. Jednak po prostu zbyt zmęczony. No nie. No i co ja mam teraz zrobić? Mogę przytrzymać się? Nie mogę. Czyli musimy wczytać inny zapis w takim razie. Czyli to będzie ten zapis w takim razie. No cóż, trudno. To widzieliście bodajże w poprzednim albo jeszcze w poprzednim odcinku. Podczas właśnie loadingu to mi się włączy, także ja takie nowe filmiki zawsze wam daję na początek, żebyście mniej więcej sobie zrecallowali, co myśmy tam robili ostatnio. Jeżeli zabiorę czaszki i będzie musiała pójść, na pewno się wścieknie. I tam wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Dokładnie, ale wpierw, zanim to wyjdziemy z jej leża przede wszystkim, w sumie nie wiem, czy on tu się może pojawić. Znowu pójdziemy się Geraltem odlać i za chwilę jeszcze sobie, jak to się nazywa, odpoczniemy chwilę. Dosłownie, też sobie przy okazji eliksiry naładujemy, także, jak to się nazywa, petardy. Także myślę, będzie całkiem spoko. Tak więc przytrzymajmy sobie N i przemedytujmy się przez chwilę tutaj w tym jakże uroczym miejscu. Nawet się ognisko pojawiło ten jeden raz. Tak więc czekamy chwilę. Nie musimy jakoś bardzo długo. Tak byleby Geralt właśnie nie był zmęczony. Tak więc wracamy na cmentarz. Akurat będzie noc, to może nie będziemy musieli długo na tą babę cmentarną czekać. Napijmy się jeszcze wody, zanim pójdziemy walczyć. No i w takim razie ciśniemy, tylko trzeba ciśnąć przez most. Raczej coś ten mod Atmospheric Nights trochę może za słabo działa, bo jest trochę jasno. Albo mi się wydaje. Już też zależy, może ja mam dosyć dużą gammę na monitorze. Także to może być z tym związane. Bo w sumie na tym drugim moim bocznym monitorze aż tak dobrze nie widzę, on też jest ciemniejszy zdecydowanie. O, zresztą nieważne. Chodźmy, zostawmy czaszki na cmentarzu. I... mam nadzieję, że tym razem nam ta walka pójdzie 20 razy lepiej. Pominiemy już to sobie, bo słyszeliśmy to. Nie ma sensu drugi raz. Czy nawet trzeci w sumie. No i tak jak mówię, no żelnica. Okej, no fajnie, że żelnica. Żelnicę będziemy musieli zabić i wydaje mi się, że nią będzie dosyć dobry Irden, bo jest całkiem szybka. Chociaż widzę, że Igni też jest bardzo, bardzo skuteczne. Zaraz postawimy jeszcze pułapkę, o właśnie, żeby się tak szybko, bo ona bardzo szybko atakuje i wolałbym uniknąć raczej jej ataków. O właśnie, też dzięki temu się dużo wolniej porusza. Dobra, znowu Igni. No jakby siadło podpalenie, byłoby dużo lepiej. Możemy w sumie rzucić petardą, gwiazdą tańczącą. To ją podpali od razu. I rzucimy od razu pułapkę z Irdenu. Okej, żeby wlazła w to. I nie powinno być z żelnicą żadnych problemów większych. Z jej pokonaniem, odpalmy sobie Quena. Niech wejdzie znowu w pułapkę Irdenu, bardzo dobrze. Ała. Tym swoim jęzorem nieźle kłapie. Weźmy Igni. Ała. Mam wrażenie też, że jej się trochę, stała się trochę bardziej odporna w tym momencie. Chociaż może nie, nie wiem, albo Igni po prostu dużo większy damage niż petarda zadaje. Bardzo możliwe.
Dobra, tutaj niestety nie będzie tak, że ona skończy walczyć chwilę przed tym, jak jej się skończy życie. Tutaj musimy ją dokończyć, ale dobra, udało się. Bezproblemowo, jakiś nawet miecz mamy. I też animacje nawet, także spoko. Może jakieś trofeum będziemy mieli, byłoby miło. Może jakieś nowe przywiesimy do płotki. O właśnie, bo chyba nawet żadnego nie mam. Czy mam coś, nie wiem, zobaczmy. Tylko tak, gdzie to jest? Tutaj to jest, zobaczmy. Mamy trofeum z Południcy, trofeum z Króliszka, a teraz mamy to z Baby Cmentarnej, co to daje? Doświadczenie za ciosy kończące. No niech by było, powiedzmy. I widzę, już musimy iść też po wodę, bo już nam się pomału kończy. Dobra, sorry, płotka, zostaniesz na cmentarzu, zaraz do nas, mam nadzieję, dojdziesz. A teraz idziemy do grabarza, pogadamy z nim, rozwiążemy ten problem, no i... Znaczy, w sumie już rozwiązaliśmy problem, teraz musimy tylko odebrać nasz 300 arenów, pójdziemy sobie później zakupić nieco prowiantu, bo już nam się kończy. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A, nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. No właśnie, także taki szybki, miły quest na dużo hajsu. Przyda się, oj zdecydowanie, bo mamy teraz zdecydowanie więcej tych horenów. Będzie może też może zbroj naprawić czy coś. Miło, myślę, będzie. Także co, pójdziemy na kolejne zlecenie wiedźmińskie, leśnica. Zastanawiam się. Ewentualnie robimy zadanie poboczne obrońca wiary. On też jest całkiem spoko, musimy naprawić zdewastowane kapliczki. Niech by było, może to obrońca wiary. A kolejne zlecenie na 10 levelu zrobimy sobie w kolejnym odcinku po prostu. Bo raczej nie zdążymy w tym. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak więc choć możemy szybkiego punktu szybkiej podróży. Gdzieś mamy udać? Uj, jeszcze. A no ta, o kurczę, no to wiecie co, to może być dosyć trudne. No ale niech by było, pójdziemy tutaj, chodźmy do wsi pod Gaję wpierw, stamtąd pojedziemy dalej. Bo generalnie ta część Velen, ona jest bardzo trudna, tam są przeciwnicy na wysokim levelu, tak więc może nie być zbyt łatwo się tamtędy poruszać, ale tam jeszcze nas nie było, to z chęcią wam pokażę, jak tam ta okolica mniej więcej wygląda. Tam generalnie jest taki jeden problem, bo tam będziemy przejeżdżać przez wioskę, która została zaatakowana przez gule, ale po prostu te gule są na 30 którymś levelu. Nie wiem czemu, tak po prostu już jest i trzeba będzie uważać. Generalnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj niedaleko. Nie wiem, czy teraz dokładnie gdzieś tutaj no, trafimy na tą wioskę jeszcze, jak już to później, jak pojedziemy do kolejnej kapliczki. Okej, w każdym razie tutaj mamy pierwszą, a i właśnie, i tutaj mamy też widzę, jak to się nazywa, Endriagi, o właśnie. Także Endriagę sobie pokonamy, Endriagę wojownika dokładniej. Ała, trochę zabolało, nie powiem, że nie. Dobrze, że nie ma kolegów zbytnio. I dobrze, że nie ściąga tym ogonem Quena na raz. Dobra, okej. Dało się. I tak, gdzieś tu mamy mieć tą kapliczkę, proszę bardzo, użyjmy jej. Tę kapliczkę też zniszczyli. No i także przy okazji mam tutaj punkt szybkiej podróży, jakbyśmy kiedyś potrzebowali się w te rejony dostać, to będziemy to już mogli zrobić bardzo szybciutko. Tak więc już lecimy do ostatniej kapliczki, trzeciej, która się znajduje 6 metrów stąd i teraz będziemy musieli przejechać chyba właśnie przez tą wieś, o której mówiłem, przez tą opuszczoną wieś. Także tam musimy uważać, bo on raz mnie trafił, myśl Reginę, tak więc no trzeba będzie uważać zdecydowanie. To coś lata, widłogon. Dobrze mówię, że widłogon? Nie wiem, albo jakiś gryf, ale widziałem, chyba miał czaszkę na sobie, tak więc... Trochę się cykam generalnie, tak więc będę raczej uciekał.
Nie będę się tutaj starał nic ten. A, jesteśmy ten, jesteśmy... Ojojoj, gryf mnie goni chyba. Jesteśmy... pod tymi jaskiniami, w których... z Cairo byliśmy. Tropiliśmy dziki gon, także ten kaganek zdobyliśmy. Tak jak mówiłem, tajemnica wsi Stegny i to jest właśnie ta wieś, o której mówiłem. Może nie na 35, ale na 20 ha, którymś tam widziałem. Te góle i to właśnie ten problem, o którym mówiłem, że może się przydarzyć. Na szczęście mnie nie trafiło, już mi płotka nawet zwolniła przez chwilę. Tam mamy jakieś opuszczone miejsce, ale tak, o, nie mam już co jeść. Dobrze mówię? Dobrze mówię, nie mam już co jeść. Bardzo niedobrze. Ale dobra, to w takim razie chodźmy szybko, ogarnijmy tą kapliczkę, zanim zginę. XD. Mam nadzieję, że nie zginę. W sumie zaraz sobie zażyję jeszcze tą ostatnią butelkę wody, jaką mam. I pojedziemy od razu do tych, do... Jak to się nazywa? Boże, jak to się nazywa? Ten kasztel. Dobra, do Wrońców, o właśnie. Dobra, w każdym razie mam tutaj ludzi przy tej kapliczce. A to oznacza kłopoty. To wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coście za jedni? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Ochsenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud! Lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. No, słuchajcie, ja całkowicie zgadzam się z tym, co tutaj gościu mówi, ale no, nie zgadzam się z tym, że trzeba niszczyć kapliczki, jak ktoś chce być, no... ociemniany przez kapłanów i religię, proszę bardzo, ale no... No, także nie pozwolę wam niszczyć kapliczek. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd, nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Cyrkus złapać ludziom pokazy. No dobra, w takim razie panowie. Niestety umrzecie. W sumie mogę was ogłuszyć. Dobra, w sumie schowajmy miecz. Żeby nie było. Nie będziemy żaków, kurde, tutaj zabijać. Ogłuszę ich tylko pięśćmi. Zresztą jesteśmy wiedźminem, kurwa. To będzie tak bardzo easy, że normalnie, no. Tym bardziej, że mamy jeszcze tego, jak to się nazywa, znaki. Okej. Przede wszystkim musimy położyć tego żaka, o, właśnie, bo on jest niedobry i niemiły. A jeżeli się... Ała. Dobra, dobijmy tego pana tu. Ała, jeszcze się, kurde, zdążył zablokować. Okej, dobra. I ostatni. Udało się, nice. Nie wiem, czy oni w końcu poginęli, czy nie poginęli. Szczerze, mam mnie to obchodzi, jesteśmy przeciążeni. Ale rymy siadły normalnie. Dobra, wywalimy tą jego pałkę, bo po co? I dzięki temu już nie jesteśmy przeciążenie, ale musimy napić się jaskółki, bo zaraz zginę, zanim dojadę do Wrońców, tak więc chodźmy szybko do Wrońców. W takim razie... Mógłbym ich przeszukać, oni mogli mieć trochę więcej hajsu, ale... Jebać. Tak, chciałbym, no właśnie, no do wsi Stegny nie bardzo mogę się wrócić. Czy tu dalej? Szczerze nie wiem, czy tu będzie punkt szybkiej podróży. Wróćmy się do Dwenhen. To jest chyba jakieś miejsce druidów, z tego co tam pamiętam. I dlatego tak się nazywa, jak się nazywa. Bo niestety oczywiście z tego... punktu szybkiej podróży we wsi Stegny, no niestety nie skorzystam, bo są góle, które mogą mnie zabić bardzo, bardzo szybko. A tego byśmy oczywiście nie chcieli.
Dlatego musimy się nie stykawać, jak przejechać. To jest najgorsza rzecz w tej części Velen. Generalnie to jest takie dosyć mocne zadupie. I ciężko tutaj cokolwiek znaleźć, jakąś cywilizację, czy też właśnie punkt szybkiej podróży. Jedynie tutaj właśnie to miejsce, to jest, tak jak mówię, Dumenhen, tak zgaduję, że to jest jakieś miejsce druidów, po prostu, dlatego tak się nazywa. I mam tego gryfa, na którym oni z levelu. Chciałem zobaczyć. Dobra, tam nie bać tego gryfa, bo zanim ja go zabiję, to minie pół wieku pewnie. A jeszcze mnie zabije i będzie jeszcze gorzej. Tego byśmy nie chcieli zdecydowanie. Łopanie, jeszcze w jakąś watachę wjechałem, no super. Jezu, ile ich tam jest? Chyba 7 wilków, to też by była masakra. Generalnie zwierzęta w tej grze są najtrudniejszymi przeciwnikami, autentycznie, no. Nawet, nie wiem, no. Trupojady nie są tak groźne jak zwierzęta. Zwierzęta naprawdę są przejebane. I to tak naprawdę, naprawdę, ale dobra. Szybko podróż do... Wrońców, proszę bardzo. I za chwilę jeszcze posprzedajemy też trochę syfów, jakie mamy, i w sumie wybierzemy sobie już śledzenie innego questa, bo jak już, to teraz wykonamy sobie zadanie leśnica, które się będzie znajdować gdzieś tam. Nie wiadomo gdzie, ale to nic. Na razie, tak jak mówię, idziemy kupić prowiant, zjemy sobie coś, bo potrzebujemy tego. Pijmy, bo się ściemnie. Zlikujcie się, panie, nie róbcie jej krzywdy. Gdzie pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci? Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! No właśnie, tutaj bardzo niedobre rzeczy się podziały po tym, kiedy Baron wyjechał, bo jak widzicie, jego żołnierze to taka trochę samowolka się stała. To taka dosyć przejebana samowolka, bo swoich własnych tutaj ludzi we własnym kasztelu napastują bardzo mocno i bardzo niemiło. Kurde, no ginżesz. Okej, dobra, nice. Za finisher. Teraz tak, tutaj muszę użyć w ten sposób, o właśnie. I nóżki nie ma, wow, okej, okay, nice. Nie wiem, ktoście, ale dzięki, oni by nas jak świnie pozarzynali. Nie ma problemu. No właśnie, ale dobra, za chwilę tutaj, bo tutaj będzie jeszcze kilka... Tutaj będzie jeszcze kilka tych strażników do tego, do pokonania, bo będą napastować. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. Ale zanim im pomożemy, to jeszcze kupimy sobie chociaż trochę tego jedzenia. Oj, niedużo masz chleba, gościu. No dobra, ale to sobie kupimy jeszcze coś innego, bo teraz to mnie stać. Biorę wszystko. Teraz tak, to ile kosztuje? 12? 6? 12? No to kupmy sobie trochę tych tutaj udek z kurczaka. Stać nas aktualnie, także miło. Dzięki wielkie. Bywaj. Tak więc chodźmy jeszcze tutaj tych baronowych trochę poprzeganiajmy, żeby ludzi nie napastowali. Tylko musimy troszeczkę pochodzić, ja dokładnie pamiętam, w jakich miejscach to będzie. Musimy poszukać, tutaj gdzieś na pewno, wydaje mi się. Zamknij ryja, bo potrwa to dłużej! Chłop się musi skupić! Wy skurwysyny! Milcz, mówimy! A ty tu czego? Też chcesz oberwać? Co tu się dzieje? Panie, moja córka! Pomóżcie! Moi ludzie muszą się od czasu do czasu zabawić. Albo robią się nerwowi. Nie ma mowy. Nie pozwolę na to. Tak myślałem, że tym się to skończy. Brać go! No nie, zginę zaraz, bo się nie najadłem, ups. Mogę zjeść teraz? Proszę. Nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy. Teoretycznie powinienem móc, ale będę musiał się bardzo od nich odsunąć. Że... no nie, zabije mnie wpierw. Fajnie. I zapis pewnie był w pizdu daleko i poszło się wszystko jebać, aż zobaczę. O, na szczęście tutaj. Dobrze, Boże. Jak dobrze. Tylko jeszcze muszę pamiętać o tym, żeby zanim pójdę walczyć, jeszcze zjeść coś. Bo zginę. Jej. No i będziemy musieli tym chłopom wszystkim pomóc jeszcze raz.
Także w sumie nie wiem, czy tego odcinka w sumie już nie skończę, bo w sumie to akurat mam pół godziny, tak więc sprawą tych chłopów wszystkich oraz tego, żeby kupić sobie coś do żarcia, zajmiemy się już w kolejnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. Thank you.